że obietnice kończyły się na obietnicach. Nie będę wskazywał palcem, kto i co obiecywał, bo to nie ma sensu. Ci, którzy protestują przeciwko zamknięciu ulicy Sportowej od Kolejowej, jeżeli jadą do sklepu, ile razy jadą codziennie, to mogą jechać 500-600 metrów dalej. Ale to jest jeden tylko sklep. 600 metrów, tylko 3 kilometry. To już jeden tylko sklep. Przepraszam. A przychodnia? Te sklepy są dalej, do nich też trzeba dojechać. W związku z tym, no nie będę się brzydko wyrażał, że to jest jakiś problem. Do przychodni tak samo. Nikt codziennie nie chodzi. W związku z tym, jeżeli ktoś chodzi do przychodni, to może przejść spacerkiem, a jeżeli ktoś musi jechać, to może przejechać te parę set metrów dalej. Także na razie dziękuję. Czyli projekt uchwały ma mieć całkowite zamknięcie ulicy. O całkowite zamknięcie ulicy Sportowej od strony Kolejowej, czyli miałaby być jednokierunkowa, tak? Dobrze. Dobrze. Jest taki projekt uchwały, proszę Państwa. Ja pozwolę sobie Państwu tylko wspomnieć. Na zwracaną uwagę spotykam, obrzucane jest tak inwektywami, nie będę przytaczać jakimi, pokazywane gesty tego rodzaju, że nie ma ktoś pierścionka albo wypiłowanego paznokcia. Nie powiem o obraźliwych typu kurwa odpierdol się, tak? Czego się czepiasz? Zamknij mordę, nie drzyj mordy. I tak ale tego przepraszam, nie mówię, nie, ja mówię. Przepraszam, ma to kulturalnie. Jest to 20 km na godzinę i proszę z taką prędkością jeździć. Idzie kobieta z dzieckiem, zwracam. Proszę Państwa, znamy problem. Znaczy, my nie zapomnieliśmy, bo ja nawet tamtędy mierzę, ale no wiem, jeżeli mogę, tak? Mogę? Wniosek został złożony o uchwałę. Jeżeli Państwo jeszcze chcą nową uchwałę podjąć. Stasiu, czy w sprawie tej... Jeszcze raz się przedstawię, bo ja jestem Józefczyk, mieszkam tutaj w Skorzewie prawie 70 lat i chcę powiedzieć raz, że za zniesieniem znakami w lewo i w prawo, zależy z której strony jedziemy ulicą Kolejową, byłem ja. I biorę to na siebie. Mieszkam na Kolejowej i chcę powiedzieć jedno. Jeżeli będziemy mieli kulturę jazdy, to ja powiedziałem, znosi znaki to na mój znak, a nie, że ja bym jeździł 4 km do kontry. 4 km. Proszę pana, nie, ja mogę chodzić pieszo, nie będę tego jeździł, tylko mogę to jeździć. Nie, jestem za tym, że żadny znak, żadnych kroków nie znam. Proszę Państwa, będziemy głosować projekty uchwał. Przepraszam, nie będziemy tutaj się spierać w tej chwili słownie. Nie, proszę Państwa, przerywam. Jest zgłoszony projekt uchwały, będziemy głosować. Tak?